Dzień dobry, znajdujemy się w Domu Polskim imienia generała Sikorskiego. Dziś obchodzimy 70. rocznicę śmierci generała, tragicznej śmierci generała. Moim gościem jest konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej, pan Tomasz Trafas. I czym jest dla nas ta rocznica? Ta rocznica, jak każde wydarzenie, które sięga do historii ostatniej wojny, do historii, która jest związana z naszym uchodźstwem, do historii polskiej emigracji, do historii polskich sił zbrojnych na obczyźnie, jest zawsze takim momentem, nie tylko pretekstem do przypomnienia o pewnych faktach historycznych, ale również jest to, jak zawsze, okazja do tego, żeby Polacy się spotkali, żeby Polacy sobie przypomnieli o tym, że gdzieś ich korzenie tkwią i są związane z krajem, który jest w ich oddaleniu, czyli mówiąc innymi słowy, jest to okazja dla wspólnego spotkania, wspólnego uczczenia pamięci wielkiego Polaka, męża stanu, głównego wodza sił zbrojnych, premiera rządu, człowieka, który niewątpliwie był wielką postacią polityczną i historyczną w II wojnie światowej. I to, że to odbywa się właśnie w Glasgow, ma też swoją symbolikę, ponieważ nie gdzie indziej, ale tutaj parę dziesiątek lat temu, organizując swoje życie na emigracji, postanowiono założyć klub i nazwać ten klub, przyjąć jako patrona tego klubu właśnie postać generała Sikorskiego, na pewno z bardzo słusznych powodów, jako wzoru patrioty, wzoru wielkiego Polaka. Panie Tomaszu, jak pan ocenia dzisiejsze obchody, organizacja, czy stanęli na wysokości zadań organizatorzy? Z wielkim uznaniem, wspaniała grupa młodych ludzi zaangażowała się z wielkim pietyzmem dla samej rocznicy, z wielką atencją, z wielką starannością, by dobrać tekst, by dobrać właściwe tło muzyczne. Ten tekst z wielkimi starannością, emocjami został on przekazany widzom. Wielkie uznanie i wielkie brawa dla tych, którzy tą imprezę zorganizowali. Ja jako jeden z organizatorów, członek zarządu, bardzo dziękuję w imieniu całego zarządu Domu Polskiego za przybycie na tą uroczystość i za obecność pana. Ja dziękuję za zaproszenie i tylko tak dalej. Tak trzymać i będzie na pewno dobrze. Moim gościem był pan Tomasz Trafas, generalny konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Edynburgu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.